Księga 11. Odyseusz i jego ludzie wsiadają do łodzi i opuszczają wyspę Circe, we łzach, znowu. Płyną aż do pieprzonego krańca świata, gdzie zawsze jest noc. Zatrzymują się na plaży, a Odyseusz składa w ofierze owce. Przypuszczalnie Tereziasz lubi jagnięcinę. Jesteście tubylcami? Tak. To jak nie przyjdzie Tereziasz, to jesteście następni. Ale mamy magiczne krowy. Można je jeść? Tak. Nagle nadchodzi Tereziasz. Nie jest tych krów, Odyseuszu, bo powiem, co Kalipso robiła z twoim małym pipi. Nie małym, tylko nie małym. Wtedy pojawia się duch matki Odyseusza, a on próbuje ją przytulić. Nie udaje mu się. Dlaczego nie mogę cię przytulić? Bo jestem duchem, debilu. Odyseusz widzi więcej duchów. Na koniec pojawia się Agamemnon. Zostaje zamordowany przez własną pieprzoną żonę. Daje Odyseuszowi trochę bzdurnych rad, co zrobić, gdy Odyseusz wróci do domu, a potem obaj wybuchają płaczem. Achilles przybywa nieco później, by znaleźć ich wciąż płaczących i pyta o wieści o swoim synu. Ponieważ Achilles jest kutasem, nie daje Odyseuszowi żadnej rady ani nic, tylko odpływa, nie pomagając. W końcu Odyseuszowi nudzi się rozmowa z jeszcze bardziej pieprzonymi duchami i spierdala z powrotem na swój statek. Księga 12. Odyseusz i jego ludzie płyną z powrotem na wyspę Circe, a ona ostrzega ich przed wszystkimi okropnymi potworami, z którymi będą musieli się zmierzyć. Potem odpływają, tym razem bez płaczu. Wkrótce docierają na wyspę Syren, są cholernie przerażające. Odyseusz każe wszystkim swoim ludziom włożyć wosk do uszu, żeby nie słyszeli śpiewu. A on sam przywiązuje się do masztu, bo jest kurewsko głupi i chce usłyszeć ten śpiew. Wtedy Odyseusz widzi wielką falę. To pierdolony potwór. Habryda. Mówi ludziom, żeby jej unikali, nie ostrzegając ich o wielogłowym potworze Syli. Odyseusz jest gównianym przywódcą. Syla zjada 6 ludzi. Odyseusz ma to w dupie. W końcu uciekają, udają się na wyspę pieprzonego boga słońca. Odyseusz przypomniał sobie, co Tereziasz i Circe powiedzieli mu o pierdolonych magicznych słonecznych krowach i kazał swoim ludziom unikać wyspy. Są zmęczeni i głodni. A kiedy ostatnio kazał im coś zrobić, 6 z nich zostało kurwa zjedzonych, więc go kurwa ignorują. Wtedy wiatr po prostu przestaje wiać, nie mogą opuścić wyspy. Po całym pieprzonym miesiącu ludzie są już całkiem głodni. Ignorują rozkazy Odyseusza i zjadają pierdolone magiczne krowy. Wiedzą, że to zły pomysł, bo kiedy gotują wołowinę, ona muczy. W końcu wiatr znów się wzmaga, więc odchodzą. W tym momencie bogowie mówią: haha, pierdol się, i robią pierdoloną masyną burzę. Statek zostaje rozwalony na kawałki, a Odyseusz zostaje zmyty na wyspę Kalipso. Koniec retrospekcji. Księga 13. Alkinos mówi Odyseuszowi, że jest pewien, że wróci do domu bez większych problemów. A potem kurwa zmusza wszystkich swoich przyjaciół, żeby dali Odyseuszowi więcej prezentów. Odyseusz bierze prezenty i spierdala. Odyseusz wraca bezpiecznie do Itaki i chowa pod drzewem cały swój nowy skarb, który dostał od Alkinosa, bo boi się, że ktoś może go kurwa ukraść. Potem idzie spać. Kiedy się budzi, wszystko wygląda inaczej, bo od lat nie był w domu. Odyseusz jest pieprzonym idiotą, więc myśli, że jest gdzieś zupełnie indziej i znowu wybucha pieprzonymi łzami. Pojawia się Atena. Ale jesteś kurwa głupi, a on przestaje płakać. Musisz zamordować wszystkich jebanych zalotników Penelopy i przebiera go za starca. Księga 14. Odyseusz, wciąż przebrany za starca, idzie odwiedzić swoją kolekcję świń. Kolekcja świń Odyseusza jest kurewsko szalona. Ma 360 świń. Zaczyna znęcać się nad hodowcą świń, żeby sprawdzić, czy jest godny zaufania. Księga 15. Atena udaje się do Sparty. Mówi do Telemacha: spierdalaj do Itaki. Menelaos daje mu ogromny stos prezentów, po czym on z godnością spierdala do domu. Tymczasem Odyseusz nadal bezlitośnie znęca się nad biednym pasterzem świń, by sprawdzić, czy jest godny zaufania. Odyseusz to cholernie okropna osoba. Ciąg dalszy nastąpi. Masz propozycję na następną animację? Pisz.